I rozpoczynamy dzień następny na plaży. Schodzimy do tej, co był kapeć urwany. Padaka kapeć. Także tutaj trzeba uważać na zejście, ale miejsce było do zaparkowania, także nie było źle. Ludzi też pewnie nie będzie źle. Także idziemy dzisiaj się leniuchować i delektować się słońcem. Dzisiaj mamy godzinę w ogóle, teraz już godzinę 10. Od rana wam trochę filmów montowałem, żebyście byli. Ustawiłem, jak uda mi się z internetem, bo tu internet, jak za dużo wysyłam, to mnie blokują. Także niestety, ale muszę ograniczyć. Muszę to rozłożyć w czasie, to publikację. Chyba, że pójdę gdzieś do restauracji, tam będzie internet, to mi się może uda włożyć publikację. Wtedy wam publikuję filmy. Tak to mam zmontowane już 3 filmy czy 4, ale muszę je opublikować jeszcze. No dobra, to my idziemy na plażę i będziemy się opalać. Zobaczcie, jaka woda. Czy cieplejsza dzisiaj, czy nie. Tak samo jak wczoraj. Nie udało mi się na razie kupić tego etui do wody. Także no chyba nie będzie nurkowania. Ludzi nie jest dużo. Mamy bardzo fajnie. Fajna jest taka cisza, spokój. Nie każdy zna tą plażę może, dlatego. Ale przez to jest fajnie. Ładny krawiec wychodzi. Dotyka mnie. Dotyka mnie czułkami. Wyjdzie cały? Nie wiem, co pierwsze? Ten nas wywalisz? Jak ucieka do wody? Sturlał się. Fajna muszelka, ale szkoda kraba. No dobra. Dobra, idziemy rzucić go do wody, żeby się nie wysuszył. Ładna muszelka. Ładna muszelka jest, ale no niestety krab wraca do wody. I sobie wypłyniemy na wodę. Kurczę, no brakuje mi tego etui wodoodpornego. Ładne są tutaj widoki, można by sobie pooglądać. No brakuje mi, no niestety nie wziąłem, mój błąd. Ale jest szansa, że może, bo znajomi przyjeżdżają w sobotę i może mi dowiozą. Także chociaż będzie parę dni, gdzie jeszcze będę mógł coś nagrać. Dobra, odpływamy trochę sobie dalej. Jedną ręką, gdzie ciężka sprawa. O, a tam siedzimy rozbici. I u góry mamy góry. Piękne widoki. Góry, tutaj mamy kawałek lasku. Zobaczcie, ile osób jest na plaży. Naprawdę fajna plaża, bo jest niewiele osób. A później wam pokażę miejską plażę, co się dzieje na niej. No nie jesteśmy w stanie rozbić trzech mat koło siebie. Jest tak gęsto.
Moja Grażynka pomacha teraz. O, Grażynka macha. Czemu Grażynka? No ja jestem Janusz, także Janusz i Grażyna na wakacjach. Tak sobie przybraliśmy imiona, się śmiejemy. Grunt to mieć dystans do samego siebie. Na tej plaży można znaleźć jakieś starożytne rysunki na kamieniach. Zobaczcie, to chyba jakaś postać królika. Taki rysunek starożytny. I taki rysunek starożytny. Takie można znaleźć kamienie. Zobaczcie, tak jak z Egiptu. Rysunki na skałach. Zobacz tu. Widziałaś? Takie rysunki. Trzeba szukać więcej. Już po obiedzie, tym razem w domu, nie w restauracji. Zaparkowałem auto, nikomu nie koliduje. No tu jest parking akurat taki, powiem wam, że byłoby miejsce. Dawniej było pewnie parking, ale tylko ustawili te wazony. Wazony, czy jak to się ta fachowo nazywa, donice. No i przez to teraz nie ma tutaj gdzie zaparkować. A miejsce jest fajne, bo naprawdę mała plaża, mało ludzi, ale pajęczynę z nią wyciągnąłem, o Boże. Malutka plaża. Tu by było miejsce, no to by spore samochody weszło. Tam parkują. Mieszczą się między jedną donicą a drugą. Nie wiem, czy ja bym się zmieścił. Moje szerokie auto. Musiałbym spróbować. Aczkolwiek na chwilę obecną nie muszę. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda. Tu gdzieś na górze wam dam link, jak się nazywa to plaża. A pokażę wam, jakie jest zejście. Zejście jest strome po takich kamykach. Także dojście do plaży nie jest zbytnio atrakcyjne. Ale sama plaża jak najbardziej. Chyba tutaj teraz zejście. Tu jest teraz wąsko i bardzo stromo. Więc dojście do plaży tutaj z małym dzieckiem to jest problem, ale dla nas nie jest aż takim dużym wyzwaniem. Aczkolwiek tu wchodzą ludzie z moimi dziećmi, pewnie na rękę. Tak, to wygląda plaża. Jestem. Fajnie jest tu, że woda jest naprawdę ciepła w tym miejscu. To jest cała plaża. Ale ciepło. Tu jakieś malowidło mamy. Smoki jakieś. Dusza artysty tu była. Fajny zakątek taki tutaj jest. Te skałki. No, ona się pochodzi po skałkach. I tam jest dalej woda. Fajne miejsce. Tu mamy tą naszą plażę. Tak to wygląda. Kończymy powoli. Opalanie mamy godzinę 5:30. Kończymy opalanie. Idziemy w domu posiedzieć. Jakieś piwko wypić. I jutro też taki dzień. Leniuchowy. Tutaj wam obiecałem, pokażę wam. Dzisiaj, nie? Pokażę to we wcześniejszym filmie, ale pokażę wam to w dzisiejszym. Tego łoka, co kupiłem. Zaraz, może jakoś go sięgnę. Jest cholernie ciężki. O! Zapakowałem go we worek. Pokażę wam, to jest cały zestaw. Co kupiłem? Czekajcie, położę kamerę, może będzie widać trochę. Mamy tak, mamy podstawę. Jest podstawa. Słuchajcie, tu śmieci, nie będziemy śmieci oglądać.
ale brzucho paliłem, że to piecze. Jest podstawa. Mamy misę główną na warzywa. Rysuje się i można podstawa stać. No i mamy główny kołnierz na ten. No i główny do przykrywania. Już nie będę wyciągał go. No. Główny do przykrywania. I to się układa na tym i ten się żar wkłada. Tak wygląda cała peka. Może taka porcyjka, nie wiem jaka to będzie, 30 cm. Nie wiem ile. Taka porcyjka mięsa jakby jest zrobiona, myślę, że płynności wystarczy. No, także miałem wam pokazać jak to wygląda, co kupiłem. I daliśmy za to dokładnie, z tego co pamiętam, mówiłem wcześniej w filmie, ale chyba 300 kun. Jeszcze tego zestawu był taki jakby podbierak do tego, do żaru. Podbierak do żaru i do zdejmowania właśnie tego, tej całej pokrywy. No, także taki zestawik będziemy w domu grillować sobie. Grillować, pekować, jak to się fachowo nazywa. Czy wiecie to samo? Nie wiem, jakiś przepis muszę znaleźć. Jeśli macie jakieś przepisy, znacie jakiś przepis, który rzeczywiście odda ten smak tej chorwackiej potrawy, to moglibyście mi rzucić podpowiedź, albo na maila wysłać, albo w komentarzu. Może wtedy wykorzystam to i rzeczywiście odzwierciedlę smak, który tutaj poznałem. No, także tak to wygląda na chwilę obecną. Chyba powtarzam to zdanie często. Tak to wygląda na chwilę obecną. Sam siebie łapę na tym. Ale no cóż. Także jutrzejszy dzień, myślę co jutro. Dzisiaj dzień był tylko plażowy. Jutro chyba też będziemy leniuchować i plażować. Może jeszcze pojedziemy do Starego Miasta, Stare Miasto. Też jakiś kościółek pewnie jest tam w Drweniku. Drwenik? Miejscowość? Drwenik bodajże. To jest koło nas bodajże 7 czy tam 10 km, także rzut beretem. I tylko, że znowu gwiazd jest na górę. No. Także żona mi powiedziała, że nie chce wjeżdżać pod górę, bo ona ma lęki. Ale no cóż, w Chorwacji trzeba wjeżdżać. Także wjedziemy, zobaczymy, coś tam się nagra, na jaki materiał. A może później zobaczymy, pójdziemy koło portu i po port trochę. Zobaczymy jak to wygląda. Także będzie trochę plaży, trochę zwiedzania.